Ej, kochani, witajcie. Chciałbym się podzielić przemyśleniami na temat dzisiejszego fragmentu Słowa Bożego. Przytoczę tutaj Ewangelię według świętego Jana, rozdział 3, werset od 16 do 21. Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Moi kochani, tutaj jest piękny fragment. Brzmi on następująco. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tutaj napisałem ten fragment, bo myślę, że on jest najważniejszy z tego Słowa Bożego. To jest obietnica tego, że mimo tego, że się boimy śmierci, a na świecie właśnie panuje pandemia koronawirusa, ale Jezus nam daje właśnie obietnicę tego, że życie się nie kończy, że życie będzie dalej trwało, tylko już wiecznie, z Nim. I zachętą dla nas jest to, byśmy starali się zmierzać ku światłu. A światłem jest Chrystus, chwalebnie zmartwychwstały. Ostatnio były święta Wielkanocy, obchodziliśmy właśnie pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa. Starajmy się zbliżać do Niego. Róbmy to właśnie poprzez przyjmowanie komunii duchowej. Chyba że ktoś może, jest zdrowy, udajmy się na adorację Najświętszego Sakramentu. Starajmy się o spowiedź. Ona nie jest zakazana i warto z niej też korzystać. Ona nas leczy. Jest to spotkanie z żywym Bogiem, odpuszczającym nam nasze grzechy. I życzę Wam, by ten czas nie był zmarnowany. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Pa.